Witam. Dzisiaj zajmiemy się kilkoma produktami firmy Cold Steel, ale troszeczkę od mniej typowej strony, albo bardziej zależy kto na co, że tak powiem, poluje, kupując produkty tej firmy. Firma jest znana oczywiście z produkcji ponoć bardzo dobrych i jednych z lepszych noży na świecie, tak się reklamują przynajmniej. Ja bym z tym polemizował, aczkolwiek tak ta reklama głosi. Ja natomiast dzisiaj pokażę, czy przedstawię parę rzeczy, które bynajmniej nożami nie są wykonane ze stali, ani z żadnego innego metalu. Jest to plastik, wzmocniony plastik albo polipropylen. Są to przedmioty, które mogą nam służyć do obrony samych siebie bądź bliskich, którzy są w naszym otoczeniu. Jestem człowiekiem, czy wychodzę z takiego założenia, że każdy powinien mieć prawo bronić siebie czy dostosować się do tak zwanej obrony koniecznej. Uważam, że każdy powinien mieć przy sobie, jeżeli potrzebuje, coś, co da mu pewność, więcej pewności siebie bądź jakieś tam minimum bezpieczeństwa, chodząc, poruszając się po tym świecie. Chociaż wychodzę z założenia, że nie należy prowokować czy stwarzać sytuacji, zawsze jest lepiej oddalić się, skręcić, zejść z drogi niż prowokować bójkę czy jakąś większą awanturę, a później tego żałować, bo się nie udało obronić albo wyjść z tego w jednym kawałku. Ale jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś sobie życzy, uważam, że powinien mieć prawo do noszenia czy to gazu pieprzowego, czy paru tutaj przedmiotów przedstawionych. Pierwszym, najmniejszym, rozmiarówka, żeby było uczciwie, to jest plus minus jakieś 17 cm. Kawał twardego plastiku, jak mówi powiedzenie, pióro jest potężniejsze od miecza. Jest to rodzaj pisaka, oczywiście w ten sposób się tutaj otwiera i rozkręca. Dosyć cienko piszący. Można oczywiście próbować bronić się, czy używać go w pozycji otwartej, tak jak teraz, wtedy mamy dosyć, że tak powiem, spiczasto zakończony kubotan, bądź bez wykręcania, no bo to na to nie ma czasu. Mamy taki oto kawałek porządnego, mocnego plastiku. No, jest to dosyć wygodne, mimo że wygląda na śliskie i nieprzyjemne i łatwo w utraceniu, że tak powiem, pióro. Trzymając, czy to w pozycji takiej, czy obracając spinką, czy klipsem w tą stronę, no mamy, dzierżymy w ręku kawałek porządnego plastiku, który może nam czasami albo komuś uratować zdrowie lub życie. Uderzenie czymś takim w miękkie części ciała, no na pewno spowoduje niemałe obrażenia. Cóż jeszcze, no nie używałem, mam nadzieję, że nie będę musiał. Natomiast gdziekolwiek się przemieszczam i podróżuję, zawsze to w kieszeni gdzieś tam mojej siedzi i daje mi to jakieś tam poczucie większego, mniejszego poczucia bezpieczeństwa, czy no, masło maślane. Przepraszam, dawno polskiego nie używałem, dlatego troszeczkę się język ojczysty miesza. W każdym razie polecam. Wygodne, łatwe, nie tanie, nie drogie, przepraszam, jakieś 60 parę, 50 parę złotych, także myślę, że każdego stać na to. Drugim przedmiotem jest to, nie wiem, czy się tak poprawnie wymawia, z tego co słyszałem na necie, tak to właśnie wymawiają ludzie, szambok, pisze się S-I-A-M-B-O-K. Jeżeli ktoś wejdzie sobie na stronę Cold Steela, to zobaczy bardzo ciekawe prezentacje tego przedmiotu, a jest to, krótko mówiąc, afrykański bat. Niektórzy sobie pomyślą, że kupiłem go w celach, że tak powiem, urozmaicenia pożycia, aczkolwiek zapewniam, że nie używam go w tym znaczeniu. Kupiłem go tylko dlatego, że była to dosyć dobra oferta i dosyć dobra cena i trochę z ciekawości, żeby zobaczyć, co to jest właściwie, z czym to się je i jak to wygląda. Być może kiedyś przerobię to na tak zwany walking stick, także oprawię w jakąś czarną rurkę z PCV i będę chodził sobie na spacery z psem.
Jeżeli trafię w jakieś mniej, że tak powiem, ciekawe miejsce czy dzielnice, to będę wiedział, że w razie czego zawsze mogę z tej rurki wyciągnąć go jak z pochwy i że tak powiem, zrobić trochę zamieszania, aczkolwiek, jak powiedziałem, wolę nie prowokować. Jak widać, jest to kawał bata, bardzo elastyczny, bardzo lekki, można zadać, porównując z kijem baseballowym czy pałką, od 3 do 4 uderzeń więcej jak właśnie cięższym przedmiotem. Do tego można się blokować, tak jak w szermierce, podstawowe zasłony i zastawy, bądź oburącz w różnych kierunkach i wariantach, jak sobie tam kto upatrzy i poćwiczy. Są dwie wersje. Jedna jest dłuższa, druga jest krótsza. To jest ten krótszy. On mierzy bodajże... Dokładnie mierzy 104 cm. Także 1,4 m, dosyć długi. Tak jak mówiłem, na stronie firmy, na YouTubie, na stronie firmy Cold Steel możemy zobaczyć, co te coś potrafi. No, potrafi bardzo wiele. Jest to też polipropylen, także bardzo elastyczny kawał dobrego, mocnego plastiku. Rączka pogrubiona, wygląda jak pleciona skóra. No, oczywiście to też jest plastik i tutaj plastikowy rzemyczek można sobie przedziać. Oczywiście jakiś paracord, czy tam inny sznureczek, bądź skórzany rzemień. Występuje w wersji jeszcze brązowej, bardziej przypominającą skórę. Tak już praktycznie, na poważnie, jeżeli ktoś jedzie konno i czasami używa palcata, no to można to skrócić troszeczkę i bez problemu się będzie sprawdzał. Oczywiście ci, co wiedzą i co mają konie, czy co jeżdżą konno, mają do czynienia z tymi zwierzętami, wiadomo, że nie trzeba konia lać, żeby koń ruszył z miejsca. To jest pewnego rodzaju dodatek, żeby po prostu zastymulować. Także niech nikogo nie zraża i nie odstrasza widok czegoś takiego. To wcale nie jest to, czym się wydaje. Jak to się mówi z angielska, to jest cattle whip, czyli bat na przepędzaniu bydła. To też nie znaczy, że takie biedne zwierzę trzeba lać i naparzać, żeby się ruszyło. Wystarczy czasami dotknąć i trącić. Także na pewno narzędzie w tych krajach, gdzie spędy bydła są nadal popularne, czyli Afryka Południowa, Australia, Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone. No w Polsce raczej i w Europie takich wielkich stad nie ma, żeby to było potrzebne, aczkolwiek czasami gdzieś tam jakieś mięsne bydełko się trafi. Także bardzo ciekawe. Jeszcze raz pokażę, jest to kawał porządnego, długiego, mocnego, sprężystego plastiku. Ostatnim elementem, ostatnim przedmiotem z firmy Cold Steel jest to rany, zapomniałem, nie kubotan, no wyleciało mi z głowy. W każdym razie atrapa, czy imitacja miecza japońskiego, japońskiej katany. Używany oczywiście przez ludzi, którzy ćwiczą japońską sztukę walki, władania mieczem. Jeżeli się nie mylę, to się nazywa kendo. I ja używam tego mieczyka, także polipropylen, do ćwiczeń prostych układów szermierczych, szablą tradycyjną bądź szablą olimpijską. Oczywiście jest to zbyt ciężkie, żeby porównywać to do szabli olimpijskiej. Szabla olimpijska czy sportowa jest znacznie lżejsza. Natomiast pewne podstawowe układy i zastawy, zasłony, no można sobie poćwiczyć, dlaczego nie, pozycje wyjściowe i tak dalej. Występują też dwie wersje. To jest wersja też około 104 cm. Tak, dokładnie 104. Jest jeszcze wersja nieco dłuższa, chyba 5 cm dłuższa. Także jak widać, jest to kawał fajnego plastiku. Podstawowe pozycje przy szermierce. Można sobie poćwiczyć. Jak powiedziałem, nie mam jeszcze sportu, nie mam jeszcze sprzętu do szabli olimpijskiej, także nie używam na razie i nie ćwiczę niczym innym. Jest on nieco droższy, to jest cena bodajże jakieś
120-130 zł, także szabla olimpijska sportowa no, jest nieco droższa. Łatwo dostępna. Poza tym, jeżeli ktoś myśli, czy próbuje szermierki polską szablą tradycyjną, to też może być spokojnie używane do tego celu. Przy czym zaznaczam, już kiedyś porozmawiałem z ludźmi, którzy się zajmują tego typu sportem. Wyważenie, generalnie waga, ciężkość głowni i punkt równowagi jest zupełnie inny od szabli treningowej, także ja sobie z tego zdaję sprawę i proszę tutaj o nie udzielać negatywnych komentarzy. Chodzi o to, że ten sprzęt jest dosyć, jest bardziej dostępny jak szabla treningowa do szermierki tradycyjnej. Przez to można sobie dłoń, nadgarstek, ramię, łokieć no, przyzwyczajać do tego typu sportów. Po prostu cena przeważa nad wszystkim. Jeszcze raz krótki rzut. Tak to mniej więcej wygląda. Biedy można używać jako laska do spacerów, czy Nordic Walking, czy Walking Stick. Jest to tak wytrzymałe, że tak łatwo nam się nie zedrze. Co do obrony koniecznej, oczywiście wytrzymając to jedną ręką bądź oburącz, możemy zadać naprawdę serię bolesnych ciosów. Krawędź, nazwijmy to tnąca, gdzie byłaby u zwykłego miecza, jest nieco zaokrąglona, jest dosyć obła. Natomiast krawędź wklęsła jest, nie wiem dlaczego, chodzi pewnie o aerodynamikę tego sprzętu, jest nieco bardziej, że tak powiem, ostrzona, także uderzenie tą, nazwijmy to, tępą częścią po goleniach czy po kolanach, no nie mówiąc już o głowie czy innych miękkich częściach ciała, na pewno by spowodowało niemałe obrażenia, także ci, co nam, że tak powiem, wejdą na nasz teren, czy będą chcieli okraść nas, czy skrzywdzić kogoś w naszym domu, absolutnie można się tym caskiem bronić. Pchnięcia tak samo mogą być bardzo bolesne. Czubek jest co prawda nie jest super ostry, ale jak widać, dzisiaj coś mało się kontrastuje. Swoją tam jakąś ostrość ma, także celne uderzenie na przykład w podbródek czy po oczach na pewno byłoby bolesne. Jeszcze raz, firma Cold Steel, ciekawe sprzęty, no robią tego typu sprzętów treningowych no całkiem sporo, także można sobie wybierać, przybierać. Tak samo tradycyjne miecze dwuręczne chyba są, a na pewno są półtora ręczne, wykonane z polipropylenu, także jeżeli ktoś ćwiczy szermierkę tradycyjną tego typu bronią, tak samo może się zaopatrzyć. No kurczę, wyleciało mi z głowy, jak się nazywa. Nie przypomnę sobie, muszę sprawdzić w internecie. Dobra, dzięki wam. Na razie.